Eldonarionie, Hunter na mikrofonie. Witam was w kolejnym materiale z Pokémon Crystal. Oczywiście dziękuję za oglądanie, za wspieranie. Mam nadzieję, że seryjka dalej wam się podoba. Pamiętajcie o playliście w prawym górnym rogu. Zachęcam do wspierania od piątaka miesięcznie po dodatkowy content i discord.gg/Hunter. Zapraszam oczywiście. No i co widzowie, co już tu można by zrobić? Heracrossa można by chyba wpuścić, żeby on tutaj przeekspił sobie jeszcze trochę. No i o. I trzeba lecieć. Tutaj nie mogę iść głównym wejściem, które będzie po prawej stronie, ponieważ tam za każdym razem zespół R pobiera pieniądze. Ja tak kurwa kiedyś miałem w chuj zarobionych pieniędzy ogólnie z tego, właśnie tutaj w Pokémonach. I tam chodziłem cały czas, patrz, zabierają i kurwa aż do zera dojechałem. Poniosą mnie. Chujowe zdrabki mi dawali po prostu, no nie wiem, nie mam pojęcia jak to wytłumaczyć, ale no tak było. Rozkręcamy oczywiście na Heracrossie nasz Fury Cutter. O, Sandslash. Tak, machnął kurwa. To teraz ja jego machnę. Na hita. Ale pierdolnięty był. Proszę cię. I co? I Zubacik. No dobra, Zubat tutaj może nawet na dwa hity będzie, bo w sumie dalej się rozkręca. Jednak nie. Szybko poszło. Tak, i tędy nie wchodzimy. Tylko przejeżdżamy sobie tutaj. O, dzień dobry. A ty też idziesz do Lake of Rage? Pała się ze mną przez chwilę. Nie ma problemu, kochanieńka, proszę bardzo. Jest zabawiane. Dobra. A, widzę, że będzie dokładnie przez chwilę, bo w sumie Clefairy to jest na 2T. A nawet na jednego, dobra. No, bawiłem się zbyt dużo. No, to się właśnie bawiłaś, tak? O, siema. Hej, czy masz jakieś rzadkie Pokémony? Nie mam pojęcia. A co ty masz? Likitunga, o! A Likitunga... Nie, Likitunga już spotkaliśmy. Także on nie jest taki rzadki. Na dwa hity? Nie, gdzie kurwa na hita? Czy ten Heracross to rozpierdala wszystko i wszystkich na wszystkie możliwe sposoby? Max Ether. Muszę w ogóle zaraz lecieć do tego, do jakiegoś marketu, posprzedawać tych rzeczy. Bo zaraz będę miał full backpack. A tutaj się mówi, że jakiś Alan rozpierdolił jego Pokémony i wykpił je. W sumie to jednego Pokémona, którym jest Nidoking na 19 poziomie, no i też na hita to jest został ściągnięty przeze mnie. A ty co tam masz? Slow bro. Dobra, kurwa, Hornatak, dziękuję. Lakę o wragę. No, tutaj trzeba będzie uważać. Słyszałem, że jest niesamowity Gyarados tutaj. W tym jeziorze, no kurwa jest. Zaraz będziemy ten. Zaraz będziemy rozmawiać z nim. Z tym Gyaradosikiem. Z tym Magikarpie olać. No i jest nawet Gyarados 15 poziom zwykły, jak widzieliście, się trafił. Tak patrzę, czy tutaj... No bo tutaj są jeszcze drogi, nie? No właśnie. Co? Jaki slump, kurwa. Dobra, gościu, co ty? Takle. Dzięki. Jazda na rowerku. Tyś. Lakę o wragę, dawaj. Tu? Full restore. Jedziemy w drugą stronę. Tutaj trzeba kut... Nie, kurwa. Kutnąć tutaj chciałem. Execucik mi się pojawił. Execute w sumie fajny Pokémon. Tak swoją drogą. Tutaj też do kutnięcia. TM43. Chujwi, co to jest? O, tutaj jest jakaś chata. O! TM10. Hidden Power. O, Hidden Power to jest akurat spoko ruch. Ale tak, zdobyłem Hidden Power. Z
Jestem z tego powodu bardzo dumny. Tyś. Tutaj mamy przedmiot, eliksir, dobrze. Teraz muszę się dostać na prawą stronę, znaczy na lewą, przepraszam, na maksymalnie lewą stronę. Chyba. Tak, muszę się tam jeszcze dostać. Tutaj nic nie ma. Przebijamy się śmiało. I Rare Candy, tak jest, dokładnie. Teraz już mam wszystko. Zobaczę, czy na pewno tutaj wszystko pozbierałem. No tak, z tego co widzę, to wszystko jest. To mogę od razu sobie wziąć tutaj Pidgeotto, Fly, na lakę o wragę, no i cóż mogę powiedzieć. Surfujemy. I mówimy, siema, Gyarados Gyasha! Shiny fucking Gyarados! Dobra, no i ja używam tutaj specjalnej piły. Rzucam tutaj... A, Great Bolika sobie rzucę. Żeby się złapał na szybko. Magiczna moc. I zdobyłem Red Skalę. Co to jest Red Skalę? Zobaczmy. To jest Key Items. Scale from the Red Gyarados, okej. Gyaradosy są wściekłe. No to jest i jezioro pełne Gyaradosów i niczego innego. Czasem jeszcze jakieś magikarpie są. Czy tutaj pojawiłeś się z powodu tych wieści? Jesteś Hunter, jestem Lens i trenerem jestem jak ty. Słyszałem jakieś tam pogłoski o tym, że przyszedłem na to naśledztwo. I widziałem, że walczyłeś się wcześniej, Hunter. Mogę powiedzieć, że jesteś trenerem, który ma zajebisty skill. Jeżeli nie masz nic przeciwko, masz i pomóc w pewnym śledztwie. O, to świetnie. Słuchaj, bo tutaj są one chyba zmuszane do tej ewolucji. I jakieś kurwa zakłócenia z mahogany są, także to będę na ciebie czekał. Dobra, Lens, w takim razie... Tak, zróbmy. Wróćmy do Mahogany Town. Tyś, leczonko. I teraz tak myślę, którego by tu Pokemona ekspić. Wydaje mi się, że lepiej będzie, jak sobie wyekspię faktycznie tak mocno Typlosiona. Dragonite, hiperpromień! O kurwa ty! Co już za Hunter? Tak jak myślałem, tu jest jakiś dziwny sygnał, kurwa, stąd dochodzący. Wypierdalaj. Schody są tutaj właśnie. Hunter, powinniśmy się rozdzielić i sprawdzić to miejsce. Ja pójdę pierwszy. O, znaliście sekretne schody. O, Dragon tego Pokemona jest całkiem silny. I tutaj, słuchajcie, jest taki systemik. Jest kurwa dwóch trenerów, którzy mają dokładnie takie same Pokemony. I to jest po prostu fajne miejsce do ekspienia. Także pozwólcie sobie, że ja tutaj zrobię bardzo szybkie te walki i przeekspię na wszystkich filarach, gdyż no... Exp to exp, nie? A trzeba expić. Także przeekspiamy na wszystkich tutaj trenerach. No widać, że same rataty, nie? To co będę tutaj kurwa mówił więcej? Tutaj kolejny alarm. Tyś, 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 tyś. Pięknie. Hiperpotion. Idziemy jeszcze tutaj na dół, bo tutaj na dole chyba też będą sygnałki. Albo i nie będzie. A kiedyś to była kryjówka ninja, ale teraz jest kurwa nie ninja. Magnemite, 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 39 poziom. I on mówi, że to jak kliknę, to kurwa wyłączę alarm. A, ale nie mam miejsca na przedmioty, właśnie, kurwa, to jest to. Muszę zrobić, widzowie, fast travel po...
po miejsce. No bo nie mam miejsca w ogóle na przedmioty. Także co, no. Głupio wyszło, ale trzeba. A do takiego Olivine na przykład, bo tu jest blisko w miarę. Jest marketik, dobrze. No i co, i sprzedawanko. To co mogę sprzedać? Mogę sprzedać Iceberry, jak mam full heal, to mogę to sprzedać. Miracle Seed, nie, Xacrucy do sprzedania. Bitterberry też do sprzedania. Escape Rope 2 do sprzedania. Mintberry również do sprzedania. Sharpix zostałem, Rare Candy zostałem, Super Repel. Super Potion też do sprzedania. Nugget do sprzedania. Tutaj nie widzę żadnych chyba innych przedmiotów do sprzedania. A nie, dobra, jeszcze Poison, tutaj berry różne są. No i to jest... Kurwa, gdzie ja poszedłem? Czekaj. Najpierw muszę do tego, do... Tutaj o. I tu muszę poodkładać rzeczy, słuchajcie. Bo tutaj mam tak. Eliksiry do odłożenia. Ethereum do odłożenia. Miracle Seed, tutaj cukierki do odłożenia, to do odłożenia. Max Ether do odłożenia. To do odłożenia. I Hyper Potionów 5 też do odłożenia. I Revive w sumie też do odłożenia, bo sobie dam radę doskonale ze wszystkim. I Full Heal w sumie, kurwa, też do odłożenia. No, także tutaj wszystko do odłożyłem, elegancko. Teraz możemy z powrotem wrócić do Mahogany Town. Wylecz Pokémony przy okazji, dzięki Inara. Wbijamy się. Idziemy na koniec, tutaj idziemy jeszcze powalczyć i pozdobywać właśnie trochę expa dla mojego tutaj poziona. Potem już niego... O, tutaj jeszcze przedmiot był. To robił cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Guardspec zdobyty. No i co, idziemy tutaj na dół. Kolejne walki, tyś. Nara. Kolejny przedmiot. Nugget! O, kolejne pieniądze. Dobrze, kurwa, kolejna walka. Tyś. Dzięki. Idziemy tutaj schodkami. O, proszę bardzo. Wszystko w porządku, twoje Pokémony są zmęczone. O, proszę bardzo, masz tutaj medycynę ode mnie. I masz, kurwa, wyleczony Hunter. Dajmy jak najlepsze ze swoich Pokémonów tutaj, o. O, proszę bardzo, waleczka. Siema, ci mały szkodniku, kurwa, patrz, tyś Venodata. I tyś Venodata, i nara, kurwa. Czekaj, co? A, tutaj szefów trzeba szukać i trzeba szukać tych, co hasło znają. No, drzwi nie ten? Team Rocket tylko zna to hasło, to może ty będziesz akurat znał, gościu. A, ty jesteś zwykłym gruntem. Dobra, czyli muszę znaleźć takich, co znają hasło. Lens, hasło to są dwa słowa. Okej. Musimy znaleźć hasło. O, jest niesamowicie silny ten ziomek. Może ty znasz hasło? A, pracowałeś dla Sylph, ale teraz pracujesz dla Team Rocket i jesteś chujem. Dobra, to proszę bardzo. Tyś, dziękuję, 40 level. O, może ty, kurwa? Czy znam pasło? Hasło, pasło. Password. Może, ale wiadomo, hasło, password, nie? No to już wiadomo, skąd wzięło się. Maybe, ale dla słabiuszy nic nie mówię. No to kurwa, patrz, słabeuszko. Patrz, kurwa, tyś i dziękuję. Dawaj hasło, szmato. Hasło. Slowpoke Tail, ale potrzebujesz... dwóch członów. O. O, nie dbam o to, że nasze Pokémony cierpią przez nasze eksperymenty. What the kurwa gnoju, jebany. A ty znasz może hasło? Hak. Chcesz ze mną walczyć? Lubię to. Jak mnie pokonasz, powiem ci hasło. O, czyli on zna hasło, dobra. Raticate, tyś kurwa. A macie teraz. W full tempie. Proszę bardzo, rozwalony. Elegancko. Jak. Jakie hasło?
Raticate Tail, okej. Okay. Czyli znamy już dwa hasła, X-Special i Protein. Właśnie dojebane zostały. A tutaj na górze jeszcze coś będzie, czy nie będzie? O, tu jest przedmiot, zobacz. Ice Hill był. O, i tu jest w ogóle jeszcze coś. A tutaj nie ma przedmiotu żadnego, właśnie? Przepraszam. Full Hill, no. Kurwa, jaką ja mam pamięć, nie? O, siema. O, dzieciak. Muszę cię, kurwa, zlikwidować. Patrz. Jeb, jeb, jeb. Dzięki, trzy headbaty, kurwa. Głowa dupa, walony na łeb. O! Siema. Czy nie powiedziałem ci, że idę zniszczyć Team Rocket? Powiedz mi, co to, kurwa, za chłop ze smokiem? Moje Pokémony nie były w ogóle dla nich żadnym wyzwaniem. Nie przyjmuję się, że przegrałem. Jest, mam coraz silniejsze Pokémony. Mówił mi, że nie lubię i nie ufam moim Pokémonom, także kurwa, wiesz co? Może spierdalaj. Proszę bardzo. Ultra Ball, siema. The door's closed, Hunter entered the two passwords i open it, o kurwa, widzisz? O kurwa. Co, jak tutaj wszedłeś do tego? Przecież jak nie ma Team Rocketów, to teraz gdzieś tam kurwa żyje, ale my cały czas działamy w chuj, nie? Także wiesz, nie przeszkadzaj nam, kurwa. Tak powiedział. Wygląda jak działanie, jest po prostu Rocket Executive. I Rocket Executive używa Zubata, no to co, Flame Wheel leży. Raticate'ik Flame Wheel i leży. I Coughing Flame Wheel i co, kurwa, i gówno, i leży. O nie. Nie, nie, nie mogę pozwolić na to. Muszę poinformować resztę. Murkrow, password to Hail Giovanni. Dobra. To idziemy w takim razie. O! TM46, dzięki. Uciekamy stąd. Ty, może jeszcze dzisiaj pierdolny lidera. O! Full heal, elegancko. Drzwi są zamknięte, ale wprowadzam hasło i wchodzę. Oj, stój, kurwa! Nie może pozwolić ci, żebyś taki brat jak ty tutaj latał, także wypierdalasz w tym momencie. Nie rozwalisz naszej dwójki. O, kurwa! O, nie bądź taki samolubny, podziel się trochę zabawą. Okej, okay, dobra. Masz jaką pomniamy? Nie ma. Gdzie honor, kurwa? Powiedzieli, kurwa, 2-1. Dawaj tą egzekutywkę. Rozpierdolę. Rocket Executive. Level 23, dobra. Jadę, kurwa, z tobą. O nie. Zły atak użyłem, dobra. Murkrow. Teraz Flame Wheel wjeżdża. No i niszczy, nie? No pewnie, że tak. No i Gloom, dobra, Gloom to na hita, wiadomo, że pada. No i nara, kurwa. No, jesteś naprawdę silny. Jakbyś był, kurwa, w Team Rocket, byłbyś od razu executive'em. Dobra. Ta kryjówka jest spalona, ale kurwa, nie przejmujcie się, znajdziemy sobie nowo i będziemy dalej rozpierdalać wszystkich. Także spierdalajmy. Lens, o proszę bardzo, żeśmy rozjebali, ale jesteśmy kurwa zajebiści, co? Sorry Hunter, widziałem jak sobie tam radzisz, kurwa, i całkiem niezły jesteś ogólnie. Także słuchaj, jest taka sprawa. Są egzekutory do rozjebania, w sensie elektrody. No. Także musimy rozjebać elektrody i wyłączymy maszynę, kurwa. Idziemy napierdalać. Dobra, idę i ja napierdalam. Także elektrod numer 1. Elektrod numer 2. I elektrod numer 3. I
I sama mi postać normalnie idzie. No, widzisz, rozjebałem szybciej niż ty, i co? Dobra, w końcu ten sygnał się zatrzymał i jezioro powinno już wrócić do normalności, także jesteś bohaterem, ziom, kurwa, ogólnie. Powinieneś to wziąć, znalazłem to, ale nie mam żadnego użytku z tego, także masz HM, kurwa, 06, czyli pierdolony Whirlpool, tak? Dobrze mówię? Z Whirlpool możesz go nauczyć Pokemona, który może, wiesz, przez dziką wodę przemierzać, kurwa, niczym kijanka. Dobra, Hunter, słuchaj, twoja podróż to, kurwa, jest, będzie ciężka, fuj. Jeszcze będziesz musiał się ze mną napierdalać, ale to w przyszłości, nie chcę ci spoilerować, także będziemy się ogólnie napierdalać, nara. I teraz chciałem zobaczyć, czy na przykład mogę nauczyć Whirlpoola Krabi Morze. Krabi zna już 3, jak jeszcze nauczy się Waterfalla, mam kompletnego Pokemona pod ten, pod HM-a, nie? No i co, i mogę przemierzać tutaj. Z Koffingami jebanymi i z innymi. Tyś, tyś, tyś. Tyś, tyś, tyś. Tyś, tyś, tyś. No i żem, kurwa, przeszedł. Budyneczek pusty. Ale to jeszcze nie koniec tego odcinka, słuchajcie, bo jeszcze została nam fucking, kurwa, odznaka do zdobycia, także od razu rozpoczynamy na pełnej, kurwa, jazdę z tutaj trenerami. Jak widzicie, są tutaj trenerzy, którzy będą mnie próbować napierdalać. O, zobacz, kurwa, jaki śnieg. Niezły śnieg, zajebisty, fajne, fajnie było to zobaczyć. Tutaj trzeba właśnie ich jak najszybciej rozjechać. O, Swinabik, tyś. Cześć, Swinabik, nara, Swinabik. Tutaj bierzemy kolejnego. Ale tak jak mówiłem, najpierw... O, kurwa, Jinx. Bardzo. Tutaj trzeba najpierw najebać wszystkich po kolei. Tyś, 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 tyś. Pięknie. I to są wszyscy trenerzy. To teraz trzeba znaleźć specjalne kurwa chain. Patrz, robisz tak. Tyś, 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 tyś. Widzisz, kurwa? Tak to trzeba było zrobić. Pokemony mają tyle doświadczeń w swoim życiu, tak jak my. I ja też tyle wiem doświadczył w życiu. I ja jestem, jak starszy jestem, to pokażę ci, co to znaczy. Bo moje Pokemony, no, nie przegrywają tak łatwo. Ja jestem Winter Trainer, kurwa. Jak kiedyś miałem świeży oddech, nazywali go Winter Fresh. Teraz zostało tylko Winter. Winter Sting. Dobra, dawaj, kurwa, tego Seala. Zajebanego, 15 leveli, 16 jestem większy. No już, kurwa, 16, no. Jest jak jest. I ty, zobacz! Pół HP. Elegancko. Co tam użyje? Icy Winda? Proszę cię. Wziął mi, kurwa. O, Speedfell! O, ty, kurwa! Speeda mi zmniejszasz? Dziadu? No nie, kurwa, tak nie będzie. No to leżysz, gościu. Dawaj kolejnego Pokemona. Od razu Piloswine? Nie, Dugong. Dugong to będą jakieś 3 hity. Ale Typhlosionic to już jest, kurwa... To już jest Pokemon prawie że gotowy na ligę. A jednak 2 będą. Nie, naprawdę, Typhlosionic jest już prawie gotowy. Jeszcze tylko brakuje mu Flamethrowera i on już jest... finito kompletny. On już jest gotowy na ligę. On już będzie... napierdalał oponentów, on już się nie będzie niczym przejmować. To jest wariat, istny wariat. I Piloswine, kurwa, Flame Wheel. Po raz kolejny, ale tutaj chyba razy 2 wejdzie. Tak, bo to jest typ lodowy. I za niego wleci 1000 expa. Pięknie. No i wygrana z Price'em, no co mogę powiedzieć? O, jestem pod wrażeniem twojej siły, także wiesz. Dostajesz Badgę. Glacier Badgę. Czyli odznaka lodowego zwierciadła. No i zwiększa specjalne staty i możesz używać Whirlpoola. No także całkiem nieźle, gościu. I TM16 to jest Icy Wind oczywiście. Także możesz sobie używać Icy Winda. No i kurwa, tak właśnie to jest, gościu. Telefonik. Profesor Elm.
Hunter, jak się tam masz? Dzwonię, ponieważ coś dziwnego się dzieje z radiem i ogólnie... Ugadali jakiś team roketach, kurwa, wiesz? Sprawdziłbyś coś, wiesz, a tym może wrócili, kurwa. Jak tak, to nie może być ten, wiesz? Nie może tak być, no. Tak właśnie mi powiedział ten gościu. I cóż mogę powiedzieć, widzowie? Czekaj, jaki jest dzień in-game? Tuesday, o! To ja mam jeszcze pomysł na dzisiaj. Jeszcze pójdziemy na ten robaczy konkurs, tylko musimy tam Skytera złapać. No, jest, elegancko. Siema, jest Tuesday, także znaczy Bug Catching Contest, kurwa, Jay. I proszę bardzo, chcesz wziąć udział? Świetnie. Okej. Okay. Zostaje ci sam Type Lotion, kurwa. 20 park boli i możesz lecieć. 20 minut masz. Ale banger w chuj. No i szukamy, słuchajcie, tego. Nie tego. Tego szukamy, dziada. I wydaje mi się, że to powinno wystarczyć, bo Skyter jest chyba najlepszym Pokemonem, którego można złapać. Uwaga, Venonat. Hunter, który złapał Skytera, wygrał. Skyter to był instant win zawsze. I zdobyłem Sunstone. Elegancko. No i to mi się podoba, kurwa. Bo wiecie co? Można by już zacząć powolutku rozglądać się za jakimś Gloomem i później Bellosomem. Bo Bellosomik będzie lepszy, nie? Trzeba będzie tak ogarnąć. No dobrze, mordy, mordeczki i mordunie! Serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie i to było na tyle. Widzimy się za niedługo w kolejnym materiale. Kacę was. Do następnego, trzymajcie się. Indiu!